Kiedy wy to oglądacie, ja już jestem prawdopodobnie w Ameryce Środkowej, na Dominikanie, ale zanim pokażę wam ujęcia z tamtych krajów, no to zobaczcie, co zrobiliśmy razem z Kacprem na bulwarach wiślanych. Hello. Ze mną jest Kacper, który chyba jako pierwszy człowiek w Polsce kupił rower do street trailu, tak? Chyba tak. 5 lat temu kupiłem rower, ponieważ no już były dostępne po prostu w Polsce. A skąd w ogóle taką zajawkę miałeś, żeby w ten sposób jeździć? Z pierwszych klipów VHS-ów. Ryan Lee, Jeff Lenowski, Crankedy. To są filmy, na których się wychowaliśmy. Jak nie kojarzycie, to postaram się w opisie filmu dodać kilka linków. Ale dość tego gadania. Czas na to, żebyśmy my też pojeździli. Mamy taką z Kacprem, żeby skoczyć z banychopa na ten kamień, ale w taki sposób, żeby nie używać ani hamulca na górze, ani nie pedałować, czyli skoczyć i przejechać. Elegancko. Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że 1.8 jak robię na przeszkodę, to robię nie w tą stronę, co powinienem, więc jest element do katowania. Albo ja nie w tą, co powinienem. Dlatego tak lubię jeździć z innymi osobami, bo każdy ma inny styl jazdy, inne doświadczenia. I na prostym kamieniu można nauczyć się bardzo dużo prostych, ale jakże fajnych rzeczy. Mamy kolejny motyw na ten kamień. Robimy manuala w taki sposób, żeby zrobić tutaj takiego ślimaka, jak najwięcej okrążeń.
I na koniec będzie jeszcze protip od Kacpra, bo Kacper jest jedną z niewielu osób, które znam, które w bardzo charakterystyczny sposób odskakują do tyłu na rowerze, lądując nie na tylne koło i dokładając przednie, tylko zobaczcie jak. Widzicie? Bardzo stylowo Kacper odskakuje na dwa koła i tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Ja zapraszam Was w kolejny czwartek na godzinę 18 na kanał, bo będzie odcinek już z Ameryki Środkowej, więc jak macie ochotę zobaczyć, po czym tam można pojeździć, to do zobaczenia za tydzień.